Cześć, witajcie w Akademii Technik Rozwoju. Dzisiaj o tym, jak krótko, zwięźle i na temat odpowiadać na pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej, czyli wykorzystanie metody STAR w odpowiedzi na pytania behawioralne. A zacznijmy od tego, czym są pytania behawioralne. Pytania behawioralne to takie pytania, które dotyczą naszych zachowań w określonych sytuacjach. No więc, jeśli ktoś zada pytanie dotyczące określonych aktywności podejmowanych przez Ciebie w poprzedniej pracy czy na obecnym stanowisku pracy, możesz wykorzystać do odpowiedzi metodę STAR. No ale dla kogo jest ta metoda? Metoda STAR jest przede wszystkim proponowana osobom, które mają trudności z udzieleniem zwięzłych odpowiedzi na pytania, osobom, które nie wiedzą, w jaki sposób podzielić się tymi swoimi osiągnięciami w taki sposób, żeby ta opowieść była chronologiczna i zrozumiała i uporządkowana, tak żeby nie było w niej chaosu jakiegoś niepotrzebnego i zbyt dużo informacji. Metoda STAR to tak naprawdę skrót od angielskich sytuacja, zadanie, akcja, wynik. Jak wygląda zastosowanie metody STAR w praktyce? No więc weźmy przykładowe pytanie behawioralne. Podaj przykład zadania, które musiałeś wykonać w zespole. Żeby odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z schematem metody STAR, zaczynamy od opisu sytuacji. Opisujemy tę sytuację, w której się znaleźliśmy, a więc w tym przypadku zadanie, które nam powierzono, które musieliśmy wykonać w zespole. Bardzo krótko, co się wydarzyło i dlaczego. Następnie płynnie przechodzimy do opisu samego zadania i naszych obowiązków wynikających z tej sytuacji. Unikamy lania wody, odpowiadamy bardzo krótko i rzeczowo. Kolejnym krokiem jest opisanie podjętych przez nas działań. Działań, które miały na celu sprostanie temu wyzwaniu. I tutaj uwaga, koncentrujemy się na tym, co robiliśmy my, czyli Ty koncentrujesz się na tym, co Ty konkretnie zrobiłeś. Nie używasz takich zwrotów, przygotowaliśmy raport czy przygotowaliśmy jakieś wydarzenie. Nie. Ponieważ tutaj w tej sytuacji odpowiedzialność się rozprasza i rekruter nie wie, kto tak naprawdę dane zadanie wykonał. A więc mówisz konkretnie, jakie były Twoje zadania i jaki był zakres Twoich aktywności, żeby temu zadaniu sprostać. No i mamy podsumowanie, a więc efekt podjętych działań. Co bardzo ważne, warto wspomnieć o tym, czego się nauczyłeś. Nawet jeśli zechcesz podzielić się zadaniem, którego efekt nie do końca był zadowalający, nie był taki, jak pierwotnie sobie tego życzyłeś, to warto właśnie powiedzieć, czego się nauczyłeś, bo to jest bardzo cenna informacja dla rekrutera, że potrafisz wyciągać wnioski, no i uczyć się na swoich błędach, ale też oczywiście sukcesach, prawda? No dobrze, mamy w takim razie schemat, wiemy, jak go użyć, ale jak przygotować się do wykorzystania tego schematu w przypadku konkretnej rozmowy o pracę? No więc przede wszystkim musisz zapoznać się z opisem stanowiska i wymaganymi umiejętnościami, a następnie zastanowić się, jakie wyzwania mogą pojawić się na tym stanowisku. Więc jeśli ktoś wymaga od Ciebie umiejętności komunikacji międzyludzkiej, ponieważ będziesz przedstawicielem handlowym, no to zastanów się, czy w swojej poprzedniej, czy obecnej pracy miałeś tego typu zadania, że musiałeś coś komuś sprzedać, musiałeś się efektywnie komunikować z drugą osobą. Warto się nad tym zastanowić, warto te wymagania dopasować do swoich umiejętności, znaleźć listę takich sytuacji, które podkreśliłyby Twoje mocne strony, bardzo potrzebne na danym stanowisku. Jeśli dopiero zaczynasz pracę i nie masz długiej historii zawodowej, oczywiście możesz wziąć pod uwagę wszelkie staże, wolontariaty, czy nawet prace grupowe gdzieś tam na studiach. W niektórych przypadkach też rekruter może poprosić Cię o podanie przykładów wyzwań, jakichś przeszkód, które pokonałeś w swoim życiu prywatnym,
A więc też zastanów się wcześniej, czym chciałbyś, czym możesz podzielić się z rekruterem. Jeśli chcielibyście zapoznać się z konkretnym przykładem odpowiedzi na pytanie behawioralne według schematu metody STAR, zapraszam Was na stronę akademiatechnikrozwoju.pl i do zobaczenia.